Witam Państwa, kapela podwórkowa Lewiniacy. Proszę Państwa, zauważyłem jedną rzecz, że co jak co, ale naprawdę brawa, to musimy poćwiczyć, bo coś nam jednak nie wychodzą. Wobec tego my się ukłonimy, a Państwo w tym momencie będziecie mogli poćwiczyć brawa. Dobra.
No pięknie, no takie brawa to już nas satysfakcjonują. Myślę, że możemy iść na orężadę albo inne Pepsi. Ale oczywiście nigdzie, proszę Państwa, od Państwa nie pójdziemy. Dla Państwa dzisiaj gramy. Gramy do 25. Szalejmy ostro, proszę Państwa. Pomóż, mówią we Lwowie, mówiono, że jak się bawić, to się bawić, spodnie sprzedać, frak zastawić. Wobec tego jedziemy. Kapela Lewiniacy, hej, hej, kawalerowie, a ten utwór dedykujemy dla wszystkich pań, dla wszystkich dziewcząt, które przyszły na tą piękną imprezę dzisiejszą Dni Korfantowa. Kapela! Hej, piękna była, piękna jak laneczka, ale była za młoda. Razem! Hej, piękna była, piękna jak laneczka, ale była za młoda. I wszyscy razem. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyną w głowie. Państwa, wyobraźcie sobie Państwo, że pewnego razu do wojska stacjonującego na pustyni przyjechał generał po to, żeby sprawdzić jednostkę. No i jak to generał? Przyszedł do pierwszego żołnierza i pyta się: żołnierzu, powiedzcie mi, jak tam wasze życie seksualne? Kwitnie? Żołnierz mówi: no nie jest źle, panie generale, do miasta mamy daleko, ale mamy taką starą wielbłądzicę, dajemy sobie radę. Więc generał podszedł do drugiego żołnierza, pyta się: żołnierzu, powiedzcie mi, jak tam wasze życie seksualne? Więc żołnierz to samo mu odpowiada, że panie generale, nie jest źle, do miasta mamy daleko, ale mamy starą wielbłądzicę i dajemy sobie radę. No to generał podszedł do trzeciego żołnierza i mówi: żołnierzu, powiedzcie mi, jak tam wasze życie seksualne kwitnie? Żołnierz to samo mu odpowiada, że panie generale, nie jest źle, do miasta mamy daleko, ale mamy starą wielbłądzicę, dajemy sobie jakoś radę. Tydzień minął, generał woła swojego pierwszego tego żołnierza, mówi: żołnierzu, prowadźcie mnie do tej wielbłądzicy. No i proszę Państwa, pół godziny generał był z tą wielbłądzicą, po pół godziny generał wychodzi od tej wielbłądzicy, woła tego pierwszego żołnierza i mówi: żołnierzu, mieliście rację, stara ta wielbłądzica, ale daje radę.
No, żołnierz opowiada, no jasne, panie generale, zgadza się, stara ta wielbłądzica, ale zawsze do miasta na dziewczyny nas zawiezie. No, 10 braw słyszałem, no, to ja się może sam ukłonię. 15, super, rewelacja. I proszę państwa, bawimy się dalej. Kapela, Lewiniacy, jedziemy ostro. Sobie dwóch młodych chłopaków do autobusu i widzą, że wszystkie miejsca są zajęte. Więc jeden taki padł na pomysł i mówi do tego drugiego: słuchaj, ale fajnie by było, żeby tak wynaleźli taki proszek, żeby te wszystkie baby, które siedzą stare na tych siedzeniach, żeby posypać tym proszkiem i żeby wszystkie znikły. A taka pani siedząca blisko koło niego odwróciła się i mówi: wiesz co, kolego, myślę, że jak ty będziesz w moim wieku, to taki proszek wynajdą. Nie było braw, to wobec tego będę mówił następny kawał. Nie będzie braw, będzie następny kawał. Także zamęczę was na śmierć.
Proszę Państwa, pyta się syn ojca: tatuś, a powiedz mi, które kobiety są najwierniejsze? Czy blondynki, szatynki, a może brunetki? Ojciec tak pomyślał, podrapał się po głowie i mówi: synu, siwe, siwe. Jasne, parę beczek. O, dziękuję. Dla Państwa się kłoni. Kapela. Wszyscy wiemy, że Pan Bóg stworzył świat. Jak Pan Bóg stworzył świat, to stworzył zwierzęta, a jak stworzył zwierzęta, to musiał wyliczyć im, jak długo będą żyć. No i wezwał sobie Pan Bóg człowieka i mówi: słuchaj człowieku, ty będziesz żył 20 lat. Człowiek załamany usiadł sobie pod drzewkiem i siedzi,
i płacze. Co to jest 20 lat, Panie Boże? No ale co, z Panem Bogiem nie będzie tutaj dyskutował. No i wezwał Pan Bóg konia i mówi: koniu, ty jesteś jeszcze raz większy od człowieka, wobec tego będziesz żył 40 lat. No i koń załamany mówi: Panie Boże, 40 lat mam orać, nie wytrzymam. Panie Boże, zrób tak, żebym ja żył 20 lat, a 20 lat jak możesz, to oddaj dla człowieka, bo człowiek siedzi i płacze. No i tak Pan Bóg zrobił. Wezwał Pan Bóg krowę i mówi: krowo, słuchaj, będziesz żyć 40 lat. Krowa załamana strasznie mówi: Panie Boże, 40 lat mają mnie doić, nie wytrzymam. Panie Boże, jakbyś zrobił, żebym żyła 20 lat, to mi wystarczy, a jak możesz, to te 20 lat oddaj dla człowieka, bo widzisz, że dalej siedzi pod tym drzewkiem i płacze. No i następnie wezwał Pan Bóg psa, mówi: słuchaj psie, ty jesteś mniejszy, będziesz żył 30 lat. Pies załamany strasznie mówi: Panie Boże, 30 lat mam być na tym łańcuchu, nie wytrzymam. Mówi: tak, możesz, Panie Boże, to zrób, że daj mi 15 lat połowę, a tych 15 lat oddaj dla człowieka. No i Pan Bóg, proszę Państwa, tak zrobił. I wyobraźcie sobie Państwo, że mamy tych 20 lat boskich, więc żyjemy sobie do 20 roku życia beztrosko, na luzie, nic nas nie boli, uśmiechnięci jesteśmy, pełni radości, żyjemy sobie rewelacyjnie takie lata boskie. Później, proszę Państwa, przychodzą lata od konia, no to harujemy, proszę Państwa, na dwa etaty. Co możemy, to robimy, tylko żeby utrzymać, wybudować ten dom, utrzymać tą rodzinę, żeby tylko i wyłącznie jak najwięcej zgromadzić tych pieniążków. Później, proszę Państwa, przychodzi wiek krowy, no to doją nas najpierw dzieci, później nas doją wnusie, prawnusie, wszyscy co tylko mogą, to nas doją. I proszę Państwa, przychodzi wiek 60 lat, to dostajemy wiek psa, siedzimy wobec tego w oknie i wyjemy jak ten pies. Kiedy te dzieci przyjdą, odwiedzą nas, kiedy dostaniemy się do lekarza, no i tak dalej. Takie nasze życie. Były brawa. Ja myślę, proszę Państwa, że pogramy do 25, to brawa będą takie mocne, że aż liście będą drzew lecieć. Bo jak my tydzień temu graliśmy w Oszoszowie, to tak ludziska klaskali brawa, że aż liście drzewa leciały. No. Fajnie, kapela, lewiniacy. Kocham Ciebie, słońce i ciepły wiatr. Latem błękit na niebie, kocham dziś cały świat. Ty mały kwiatku czerwony, szczęście zamyka się moje. Całemu światu wymarzony i wszystkie uśmiechy Twoje. Ty mały kwiatku czerwony, szczęście zamyka się moje, całemu światu marzony i wszystkie uśmiechy twoje. Ciebie patrzę, jutro zabierze cię wiatr, a w moim sercu na zawsze zostanie czerwony kwiat. Ty mały kwiatku czerwony, szczęście zamyka się moje, cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Ty mały kwiatku czerwony,
serca się boję. Cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Jutro zabierze cię wiatr, a w moim sercu na zawsze zostanie czerwony kwiat. Ty mały kwiatku czerwony, szczęście zamyka się moje. Cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Ty mały kwiatku czerwony, szczęście zamyka się moje, cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Proszę Państwa, a propos mówiąc braw, to wyobraźcie sobie Państwo, że kiedyś z szafy wyleciał mol. No i fruwa ten mol, za chwilę przyleciał do szafy, tatuś się pyta mola: molku, powiedz mi, jak tam na zewnątrz pokoju było? A mol mówi: wiesz co, tatuś, wszyscy bili mi brawo. Proszę Państwa, o właśnie, my nie wymuszamy braw, nie wymuszamy. Proszę Państwa, kapela teraz sobie odpocznie, za momencik zaprosimy Krzysztofa Gąsiorskiego. Krzysztof zaśpiewa pioseneczki lata 30, 40, 50, 60, może i 80. Także zobaczymy, co wyjdzie. Wobec tego zapraszamy. Przed Państwem Krzysztof Gąsiorski. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like I once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she had back. Like the sun was, ain't that a hole in the floor? My head keeps spinning. I go to sleep and keep if this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I have sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, I love a kick.
Sławy Przybylskiej, już nigdy. Stranger in the night, exchanging glances.
in the night. What were the chances we'd be sharing all? Proszę Państwa, drobny komunikat. Tu jest pani właścicielka innego samochodu i została zablokowana i prosi, żeby odjechał pan samochodem o numerach rejestracyjnych ONY CX30. Jeszcze raz powtarzam, ONY CX30. Dziękujemy. I na zakończenie tego pierwszego wejścia, bo to się zwykle tak zaczyna. Myślałem przejdzie, ależ skąd. Męczę się, sam nie wiem czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam człowiek nie wie jak i gdzie, po prostu weźmie cię dziewczyna, a potem już z tobą. Rzadko ją traktujesz, a potem częściej chcesz ją być, co trudno czujesz, że bez niej możesz. Za jeden dzień są twoją
ukochana, oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś, gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam człowiek nie wie jak idzie. Po prostu wzięła się dziewczyna, a potem jest z tobą źle. Tak mi wstyd, strasznie wstyd. Byłem z nią prawie rok, długo, bo można mniej. To takie przykre sprawy są, bo przecież cóż, kochałem ją. Dręczę się, męczę się, sam nie wiem czego chcę. Oto się zwykle tak zaczyna. Nie wiesz jaki gdzie, zaczyna budzić się dziewczyna, a to jest to mąż. Zaczynasz bywać z nią w krewie, a potem mówisz za nią, a trudno jest, że dłużej z nią. Wystąpił Krzysztof Gąsiowski, a teraz kapela Lewiacy. I wyobraźcie sobie Państwo, że miał przyjechać ksiądz biskup do pewnej parafii w odwiedziny na bierzmowanie. No i ksiądz proboszcz mówi: słuchajcie, kochane dzieci, jak ksiądz biskup będzie się coś was pytał, to macie odpowiadać ekscelencjo do księdza biskupa. Jakby był kardynał, to oczywiście odpowiadamy eminencjo. Ale tutaj przyjdzie ksiądz biskup, to tylko mówimy ekscelencja. No i ksiądz biskup pyta się dzieci: kochane dzieci, powiedzcie mi, kto z was zna 10 przykazań Bożych? No i cisza w kościele, ale nagle jest jedna rączka w górze. Ksiądz biskup podchodzi i mówi: jak masz na imię, chłopczyku? On mówi: Jasiu jestem, a znasz 10 przykazań? Tak, proszę księdza biskupa, ekscelencjo. No to mówi, pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ekscelencjo. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremne, ekscelencjo. Trzecie, pamiętaj, aby dzień święty święcił, ekscelencjo. Czwarte, chrzci ojca swego i matkę swoją, ekscelencjo. Piąte, nie zabijaj, ekscelencjo. Szóste, a biskup mówi: starczy, starczy, dziękuję ci, Jasiu, dziękuję. Ja widzę, proszę Państwa, że znacie przykazania. No świetnie, cieszę się bardzo. Proszę Państwa, tutaj pani jeszcze stoi i ma prośbę, żeby jeszcze raz odjechał pojazd o numerze rejestracyjnym OMY CX30. To jest Seat duży. Jeszcze raz proszony jest właściciel pojazdu. Jeśli by nie odjechał tym samochodzikiem, to już laweta z Opola mknie po niej. Cóż, jesteśmy już. Jedziemy dalej. Kapela Lewiniacy. I tytuł następnego toru brzmi: gdy zagra kapela. I kolega poszedł po czapkę, to wobec tego, proszę Państwa, jeszcze, a już biegnie szepeczką, wobec tego zaczynamy. Kapela Lewiniacy, tak jak mówiłem, jedziemy. Sprawa i czy na wyżerkę, albo też na prawa.
jak melodię ten zaruczyk, obsiu, jak kapela, no i fajno jest. Obsiu, to się smuci, niech melodię ten zaruczyk, obsiu, jak kapela, no i fajno jest. Straszny zawierucha, marny z tego kąpel, bo się żony słucha. Nie pije, nie pali, innej nie używa. U nas taki kąpel, jak się nazywa. Obsiu, to się smuci, niech melodię ten zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Obsiu, to się smuci, niech melodię ten zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Na harmonii gra nam od niechcenia. Patrzy jakby tutaj trafić na jelenia. Zmęczony jest dzisiaj, z głowy mu paruje, bo się księżycową opinię zatrudnie. Obsiu, kto się smuci, niech melodię tę zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Obsiu, kto się smuci, niech melodię tę zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Kapeli połowę, jak sami widzicie, chłopaki morowe. No to proszę państwa, jak na wszystkich znacie, może ten refrenik z nami zaśpiewacie. Obsiu, kto się smuci, niech melodię tę zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Obsiu, kto się smuci, niech melodię tę zaruczy. Obsiu, gra kapela, no i fajno jest. Proszę państwa, dziadziuś siedzi na ganku bez spodni. Wnuczek się pyta: dziadziuś, a czemu ty siedzisz bez spodni? A wiesz, wnusiu, wczoraj siedziałem bez koszuli i cały kark mi zesztywniał. A dzisiaj to pomysł babci. Babcie mają różne pomysły. A wyobraźcie sobie państwo, że mój szwagier, który przyjechał z Niemiec, mówię do niego: co będziesz robił w tym miesiącu? A on mówi: a leniuchował. Ja mówię: przecież w tamtym miesiącu cały miesiąc leniuchowałeś. Ale on mówi: ale jeszcze nie skończyłem. I proszę państwa, ogłaszamy konkurs dla pierwszej odważnej pary, która wyjdzie i zatańczy na tych pięknych dechach. Mamy nagrodę, nagroda słodka. O, słodka będzie nagroda. Wobec tego zapraszamy. Kapela, Lewiniacy. Zielona traweczka w moim ogródeczku, piszę do Jasieńka, żeby do mnie wrócił. Zielona traweczka, a miesiąc na niebie. Jasiu, mu Jasieńku, jak smutno bez ciebie. Niech moje serduszko za tobą nie płacze, będę cię czekała. Będę...
Wejmer cię kochała na wieki, będę szanowała. Zapraszamy wszystkich na parkiet. Pije woda z jeziora, do mej lupy i do dwora. Pije woda i wali, gdzie się chłopcy kąpali, gdzie się chłopcy kąpali. Pije woda i wali, gdzie się chłopcy kąpali, gdzie się chłopcy kąpali, gdzie się chłopcy kąpali. Za dziewczynę wołali, pójdź dziewczyna, pójdź sama do stodoły, do siana. Do stodoły, do siana. Pójdź dziewczyna, pójdź sama do stodoły, do siana. Do stodoły, do siana. Dwie takie starsze koleżanki rozmawiają o chorobach. No jedna mówi, ty wiesz co, taka jestem chora, że już mnie serce i boli, i wątroba, i trzustka. A ta druga zwierza się i mówi, wiesz co, mnie to serce, wątroba, trzustka, no wszystko, co tylko mam w swoim organizmie, to wszystko mi boli i wszystko mi wysiada. Ale ta pierwsza nie wytrzymała, mówi, tak, taka mówi, że jesteś chora, ale jak wczoraj od ciebie Kazik wychodził rano o 4, a przyszedł do ciebie o 22, to nie byłaś chora. Ona mówi, jedyny tylko narząd zdrowy i tyle zazdrości. Szok. Takie są koleżanki. I proszę Państwa, ogłaszamy kolejny komunikat, tak jak mówiłem, w dalszym ciągu nagrody dla pierwszej pary odważnej, która wyjdzie za tańczy. Mamy nagrodę nie słodką, ale fajną. Proszę, napisz się, ucisz głód.
ale na ręki ściga mnie twój wzrok. Inna jesteś już, Ludziko, ale na ręki ściga mnie twój wzrok. Inna jesteś już, Ludziko. Postaw szat, biedny szat, szat to przed niepodobny nic na nic. I ty jesteś już nie ten sam. Szat to przed niepodobny nic na nic. I ty jesteś już nie ten sam. Pobladł jeździec i ruszył chwał. Łokcie zerwał kwiaty, róży kwiat. Rada rani serce, koleś rani dłoń. Zapłakała w głos Ludziko. Bo umiera miłość, kiedy stawiasz ją. Mówi stara pies Ludziko. Proszę Państwa, mój szwagier pyta się kiedyś swojej teściowej, a co mamusia takiego je, że mamusia tak długo żyje? A teściowa mówi, wiesz, wzięciu, no jem to samo, co wy jecie, bo przecież twoja żona gotuje, to gotuje dla mnie, dla ciebie i dla twoich dzieci. No to on nie dawał za wygrane i mówi, a co mamusia pije takiego dobrego, że mamusia tak długo żyje? A no teściowa mówi, wiesz, wzięciu, no po śniadanku to zawsze lubię wypić sobie koniaczek, żeby tak wyrównać to ciśnienie, żeby tak się fajnie poczuć. No do obiadku na trawienie to jakieś piwko zawsze trzeba wypić. No po obiadku to likierek obowiązkowo do kawki trzeba wypić. No na przeziębienie no to zawsze jakaś tam śliwowica jest dobra. No na żołądek to wiesz, zięciu, orzechówka albo żołądkówka. No, nalewkę aronii to zawsze piję przed spaniem, żeby wyrównać ciśnienie. Zięć taki wystraszony i mówi, no ale kiedy mamusia pije wodę? A ona mówi, zięciu, taka chora to jeszcze w życiu nie byłam. I teraz myślę, że zagramy Sokoły, Ukraina. Myślę, że ten utwór wszyscy znamy i wspólnie sobie go zaśpiewamy. Już jest pierwsza para taneczna, brawo dla pierwszej pary, witamy i jedziemy. Kapela, Lewiniacy. Hej, tam gdzieś tam czarnej wody siada na koń. Kozak młody, czumej żyna się dziewczyną, jeszcze czumej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie kurasy ponad domy. Dzwon, dzwon, do dzwoneczku, pójdź stepowy, obroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie kurasy ponad domy. Dzwon, dzwon, do dzwoneczku, pójdź stepowy. Dzwon, 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 pięknych dziewcząt jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej tej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie kurlasy poradowy. Dzwon, 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 dzwoneczku, pójście powy, stronę.
ona jedna tam została. Jaskółeczka moja, moja mała, a ja na obcej stronie. Nie i nocą też nie goni. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Obroneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Dzwon, 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 żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal, żal, serce płacze, już nie więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Dzwon, dzwoneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Dzwon, dzwon, dzwon. Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę, pochowaj się na zielonej Ukrainie. Czy dworadej, hej, dziewczynie, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Dzwon, dzwoneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy. Dzwon, dzwon, dzwon. Hej, hej! I proszę Państwa, mąż stoi i przygląda się takiej pani, która ma bardzo duży biust. No i żona tak patrzy się na niego i nagle się zdenerwowała i mówi: co się tak gapisz na ten biust? Przecież widzisz, że to wszystko jest sztuczne. Co ty tak się gapisz? A on mówi: wiesz, kochanie, Mikołaj też nie jest prawdziwy, a zobaczcie, jak wszystkich cieszy. Ksiądz, proszę Państwa, chodzi po kolędzie i opowiada w kościele na kazaniu. Mówi: chodzę po kolędzie, wchodzę do jednego domu, patrzę się, a tutaj synowa pijana całuje swoją teściową. Mówi: ile to trzeba alkoholu wypić, żeby tą teściową można całować? A mój, proszę Państwa, szwagier opowiadał, jak on się spowiadał księdzu. To mówi: proszę księdza, ja 30 lat temu wziąłem sobie krzyż z tego kościoła. Ksiądz jak usłyszał, to nawet nie dokończył mu spowiedzi, tylko mówi: ty chłopie, biegnij szybko do domu i przynieś ten krzyż mi z powrotem do tego kościoła. No i szwagier pobiegł do domu, niesie na rękach żonę, kładzie na ołtarzu, mówi: stąd cię wziąłem, tu cię zostawiam. A nagroda miała być. Właśnie, zgadza się, słodka nagroda, proszę Państwa. Nagrodą słodką będzie dla tego pana, że będzie mógł smoknąć tą panią. No. Gorzko, gorzko! Oczywiście to był żart. Pan dostanie płytę kapeli podwórkowej Legniacy po koncercie, dobrze? I jeszcze, proszę Państwa, a propos mówiąc płyt, jakby ktoś chciał z Państwa nabyć taką płytę, to jest możliwość, za jedyne 10 zł można taką płytę dostać. Mało to, proszę Państwa, że będziecie mogli słuchać utwory kapeli w domu, to na tej płycie, proszę Państwa, jest moje zdjęcie. Wystarczy, że to zdjęcie, proszę Państwa, przedstawicie sobie przy cukrze i Wam dzieci cukru nie będą jeść, będą zdrowsze. No. Kapela, Lewiniacy i jedziemy dalej. Mama ścieli z peszku, wszędzie
tej białej róży. 12 aniołków tobie dzisiaj służy. 12 aniołków tobie dzisiaj służy. Dałam panu rączkę, ksiądz ubrał obrączkę. Zalała się łzami, przed jego oczami. Zalała się łzami, przed jego oczami. Owianku, wianeczku, biały porzutkany. Bardziej ci mi go żal niż rodzonej mamy. Bardziej ci mi go żal niż rodzonej mamy. Dałabym ci buzi, ale byś powiedział, A ja bym tak chciała, żeby nikt nie wiedział. A ja bym tak chciała, żeby nikt nie wiedział. Wyobraźcie sobie państwo, że mój sąsiad wraca w poniedziałek do domu po pracy. No i nagle żona mówi: wiesz co, mężu, został rosół, wobec tego z tego rosołu zrobiłam zupę pomidorową. Na pewno państwa też to samo zawsze jest, że w niedzielę jak zostaje rosół, to robi żona zupę pomidorową. No i wyobraźcie sobie państwo, że to było w poniedziałek, mąż przychodzi we wtorek po pracy do domu, żona mówi: wiesz co, kochanie, ale została ta zupa jeszcze pomidorowa, to fajnie by było, żeby zjadł. A nagle słyszy on, jak na górze sąsiadka cały czas tłucze tłuczkiem sadowy. No i proszę państwa, siedzi ten mąż i je tą zupę, a tam na górze słyszy, jak sadowe się tłuką.
No i w trzeci dzień w środę przychodzi mąż po pracy, a żona mówi: wiesz co, kochanie, ale zostało jeszcze troszeczkę tej zupy pomidorowej, to ja ci dam, bo ja muszę lecieć do swojej mamusi. A tam słyszy, jak sąsiadka cały czas tłucze te sabowe na górze. Wziął jedną łyżkę, ale już nie mógł wytrzymać. Wreszcie trzasnął tym talerzem i mówi: kochanie, nie, ja nie jem tej zupy, starczy tej zupy, ja idę do sąsiadki na górę na sabowe, powiem sąsiadce, jaka siebie jest kucharka, że już czwarty dzień pod rząd jem zupę tylko w domu. No i poszedł na górę do sąsiadki, proszę Państwa, i zaczyna tam pukać do sąsiadki, ale wiadomo, jak ktoś bije sabowe, to nie słyszy w ogóle. Wobec tego pozwolił sobie otworzyć drzwi, wszedł do tego domu, no i podchodzi bliżej do kuchni, a tu nagle słyszy, jak sąsiad wali pięścią w stół i mówi: chociaż żeby w tym domu raz zupa pomidorowa była. No i tak, proszę Państwa, bywa. Zabra sobie Krzysztof Gąszowski. Love me two times and go.
I proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo, że mój szwagier wrócił do tej spowiedzi, to co mówiłem wcześniej. No i ksiądz się pyta mojego szwagra, czy wyrzekasz się szatana? A szwagier mówi, nie mogę, proszę księdza, bo mam z nią dwójkę dzieci. I bawimy się dalej. Kapela Lewiniacy, od wioseczki. Od wioseczki do wioseczki idą sobie cyganeczki, idą, idą i tak wróżą, że pieniędzy trzeba dużo. Idą, idą i tak wróżą, że pieniędzy trzeba dużo. O tak! Że pieniędzy trzeba dużo, trzeba dużo znajomości. Czas nastaje, forsy trzeba niemiłości. Teraz taki czas nastaje, forsy trzeba niemiłości. O tak! Cię modli, za pieniądze śluby daje, za pieniądze się ożenisz, za pieniądze życie zmienisz, za pieniądze się ożenisz, za pieniądze życie zmienisz. Oh,
proszę Państwa, na moim miejscu, jakby był Karpiąc Podlakiem, powiedzieliby, że nadejszła wielkopomna chwila pożegnania się z Wami. My, proszę Państwa, nie chcemy się żegnać z Wami, chcemy się pożegnać tym oto utworem. Bando, bando, rozstania nadszedł czas. Proszę Państwa, ja byłem teraz ostatnio u Wróżki i Wróżka potarła tą kulą i powiedziała w ten sposób, bo pytam się jej, kiedy będzie lepiej, a ona mówi, że za 2 lata. I pytam się jej, co będzie lepiej, ona mówi, nie, przywykniesz. Bando, bando. Osiądź ogień koło, wiosenną wesoło. Uśmiechnij się jasno, ten wszystkie troski zgasną. Podajmy sobie ręce, wiosence, wiosence w naszej wydajnie. Przyjęty jest, a co? Zabawi się fajnie, śpiewa chcesz. I zawsze mamy chęć na szał. Mile śpiew wesoło brzmiał. Bando, bando, rozstania nadszedł już czas. Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas. Bando, bando, bez ciebie smutno i źle. Pożegnania to nie dla nas, o nie. Wkrótce znów spotkamy się. Brawo, brawo, brawo!